Na miejscu 33 artysta wszechstronny, twórca ikon Grzegorz Ciechowski. Zespół Republika wystąpił na Torwarze. Kultowość zespołu to jest coś, co trzeba traktować bardzo serio, bo to jest gwarancja pewnego wspólnego przeżycia. To jest coś, co moim zdaniem wciąż jest przynależne tylko muzyce. Nie potrafią tego filmy, nie potrafi tego internet. To są piosenki, to są doznania koncertowe. To jest ktoś, kto stoi na scenie, ktoś z jakichś powodów mówi twoim głosem albo oddaje coś, co ty czujesz, ale nie potrafisz tego powiedzieć. I to niewątpliwie w tamtych czasach Ciechowski miał. Ciechowski był taką osobą, która absolutnym frontmanem, absolutnie idolem, niezwykle przystojny, oryginalny, ciekawy. I rzeczywiście na nim cała rzesza chłopaków się wzorowała, a dziewczyny kochały oczywiście. Grzegorz Ciechowski, drodzy Państwo, to jest postać, która sprawiła, że ja w ogóle śpiewam i tak naprawdę się tym zajmuję na poważnie. Gdyby tak jeszcze dało się zrozumieć solistę, wiedzielibyśmy, o co chodzi w piosence Śmierć w bikini. Mamy jednak wrażenie, że publiczności nie o to szło. Kocham. Zobaczyć koncert Republiki wtedy to było coś naprawdę wyjątkowego. To był moim zdaniem artysta na miarę Czesława Niemena. Myślę, że on na pewno stworzyłby jeszcze bardzo wiele różnych, bardzo fajnych rzeczy. Ja pamiętam ten dzień, bo to była sobota, 10 rano. Naszykowałem sobie piosenki z dzwoneczkami. Pamiętam ten dzień, kiedy odsypiałem jakieś nocne szaleństwa i znalazłem 170 nieodebranych połączeń, bo właśnie dzwoniono do mnie z TVN24, że Ciechowski nie żyje. Grzegorz Ciechowski nie żyje, twórca i lider zespołu Republika, później obywatel GC, muzyk, poeta i kompozytor, zmarł w warszawskim szpitalu po wielogodzinnej operacji serca. Miał 44 lata. Ja przeprowadziłem z Grzesiem wiele rozmów i te rozmowy zawsze były ciekawe, dlatego że z nim można było porozmawiać właściwie o wszystkim. Tu się teza, wiesz, sprawdza, że im większy artysta, tym skromniejszy człowiek. To był niezwykle inteligentny facet, niezwykle inteligentny. Coś miał tak magicznego też w oczach, taki magnes jakiś i te numery do dzisiaj, jak słyszę w radiu, wiesz, to daje na full, no. To się w ogóle też nie starzeje. Nie chciałbym go tutaj wrzucać do worka naszych legend przez to, że nie żyje. Myślę, że gdyby żył, to po prostu zrobiłby jeszcze kilka fantastycznych rzeczy i by nas zaskoczył. On wyrósł z bardzo prostego młodzieżowego przekazu i pozwoli swojej publiczności pójść wyżej. Straszne jest, kiedy odchodzi człowiek taki młody i taki, który jeszcze mógł tak wiele stworzyć, no i tak niepotrzebnie odchodzi, no ale właśnie tak jest.